Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnym filmie informacyjnym. I teraz mamy zapowiedzianą całkiem sporą garść nowości na temat aktualizacji 0.10.4 i między innymi będzie tutaj rozgrywała się tam całe wydarzenie związane z wejściem do gry niemieckiej gałązki niszczycieli, drugiej gałązki, i będzie temu towarzyszyło coś takiego jak bitwa bestii, czy tam starcie bestii. I będą to zadania, które będziemy robić przez 4 tygodnie, czyli przez jednego patcha, na randomach, na koopach i na rankedach, jak widać z tego, co mam tutaj napisane. I będziemy zdobywać tutaj żetony i za wykonywanie zadań będziemy dostawali naszywki, flagi, kamuflaże i właśnie te żetony, o których wspomniałem. I żetony będzie można wymienić w zbrojowni na różne rzeczy, między innymi na kontenery związane z wydarzeniem niemieckie niszczyciele. Z kontenerów będą nam się wypadały elementy kolekcji. Tutaj niestety nie ma szału, bo powiem wam, że tak. Elementy kolekcji. Co dostaniemy za kolekcję? Będą 4 takie działy po 4 odznaki. Widzimy tutaj 1, drugi, trzeci i 4. I tutaj będziemy mieli za każdy te 4 z kompletu zrobione 1 dzień premium. A jako nagrodę za zebranie całej kolekcji dostaniemy stały kamuflaż, żelazny krzyż na okręt tieru 8, ten nowy niszczyciel, który możemy sobie raczej przemilczeć, bo to jest kolejna bardzo słaba gałąź, którą WG wprowadza w ostatnim czasie, także wydaje mi się, że no, nie będzie tego za dużo w bitwach pływało, ale to jest temat na inną dyskusję. W każdym razie ciekawy jestem, co jeszcze będzie można zdobyć za te żetony związane z wydarzeniem. Jeżeli węgiel, jeżeli jakieś tam sygnały, kredyty, to jest dla mnie spoko. I kolejny niewątpliwy plus to jest to, że te zadania będzie się robiło na bitwach zwykłych, a nie jakichś takich oddzielnych, jak w tej chwili mamy te stworki, te aurory i inne rzeczy takie. To mi się za bardzo nie podoba, bo ja chcę w tym samym czasie robić też swoje grindy, także to mnie bardziej interesuje. Co dalej? Będzie wprowadzona nowe oblicze hazardu w WoWsie. Otóż będziemy mieli aukcję, moi drodzy. I teraz tak. Tutaj przeczytałem, że zwycięzca otrzyma nagrodę, a reszta biorących udział w aukcji otrzyma swoje tam bity, czy jak to tam się nazywa, z powrotem. To jest dosyć ciekawe, bo standardowo się te bity traci, jak się tej aukcji nie wygra. To jest też ciekawe. W pierwszej chwili pomyślałem, że to będą mogli gracze wystawiać jakieś rzeczy do sprzedaży i że na tej zasadzie będzie to działało, ale niestety chyba aż tak za bardzo to dobrze nie będzie, więc to jest bardzo wczesny etap. Więc mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze czegoś więcej o tym. I tak, zmieni się interfejs osiągnięć, ale to akurat nie jest zbyt istotna sprawa. Tutaj istotniejszą informacją będzie to, co jest na dole, czyli informacja o bitwach klanowych, moi drodzy. Od 26 maja do 12 lipca sezon 13 rozgrywany będzie w formacie 7×7 na dziesiątkach i będzie możliwość wzięcia lotniskowca lub 2 pancerników. 1 lotniskowiec, 1 pancernik lub 2 pancerniki, żeby była jasność. Sezon bitew rankingowych, kolejny taki już po nowemu, format 7×7, Liga Brązowa, tiery 6-8, to ciekawostka, bo rozpiętość tierów dosyć spora, 2 tiery to dużo wydaje mi się. W Lidze Srebrnej 8 do dziesiątek też 2 tiery, a Złota Liga tylko na dziesiątkach. Pojawią się znowu potyczki i to mi się bardzo podoba, a nie, przepraszam, brawle, to są te brawle klanowe zapewne. W trybie wyścigu zbrojeń 12×12, także dosyć intensywne będą to rozgrywki. Jeżeli chodzi o nową zawartość, to będziemy mieli tak. Nowy kamuflaż permanentny dla Shikishimy za tokeny klanowe. Idziemy dalej, będziemy mieli kamuflaże permanentne do takiego okrętu jak Engine Core, nie będę tam kaleczył nazwy, bo nie wiem jak się to wymawia, Tiger 59, Weimar i Kenny Galbert oraz w związku ze świętowaniem chyba rocznicy bitwy jutlandzkiej będziemy mieli tutaj jakieś tam flagi i naszywki i również będą kontenery, ale Beautiful Game, coś tam związanych z piłką nożną będzie, ale to nas za bardzo nie interesuje. No i teraz druga część tego newsa, czyli moi drodzy informacja o nowych okrętach, które mają zostać wprowadzone w grze i jest to drzewko ciężkich krążowników holenderskich. O dziwo zostaną one wydzielone nie jako drzewko paneuropejskie, tylko będą wydzielone jako drzewko holenderskie i będą to okręty, które będą wyposażone w nowy materiał eksploatacyjny, o którym za chwilę wam powiem. Na razie zerknijmy sobie tutaj na wygląd tych okrętów. Ten wygląda podobnie do jakichś tam St. Louisów, Colbertów i tych innych, ale to akurat wygląd nas tutaj za bardzo nie interesuje. Nie wiem, czemu nie załadowało się tutaj podgląd na 8, bo spójrzcie, tu jest 7, potem jest 9 i 10, przy czym warto spojrzeć na to, że 8 będzie miała kaliber 203, 9 240, a 10 283, także taki będzie raczej lekki krążownik liniowy, wydaje mi się, niż, może nie lekki krążownik liniowy, tylko lekki pancernik chciałem powiedzieć. I tak, nowy materiał eksploatacyjny będzie dostępny na tych okrętach. I spójrzmy, jak to wygląda. To jest airstrike, czyli uderzenie powietrzne, czy jak tam sobie można tłumaczyć do woli. I tutaj na czym to polega, moi drodzy? Otóż chodzi o to, że będziemy mogli wybrać obszar o wielkości mniej więcej 2 pancerników w zasięgu, spójrzcie tutaj, 8 do 10 km i będą przylatywały sobie samoloty, które nie będą mogły spotować przeciwnika, nie będziemy mogli mieć nad nimi bezpośredniej kontroli, tak jak jest to w przypadku na przykład Ise czy Tone, które są również w fazie testów, tylko będziemy mogli tutaj skorzystać z takiego właśnie ataku, no praktycznie point and click, czyli dochodzimy do jakiegoś tam punktu, klikamy i tutaj te samoloty przylecą. Przy czym trzeba brać pod uwagę, co atakujemy, gdyż te bomby będą zrzucane najpierw na spadochronach, w związku z czym one będą długo opadały do celu. Nawet już tutaj mamy informację o tym, że najlepiej używać ich przeciwko dużym i małomowilnym celom, także raczej będzie to do klepania pancerników. Oczywiście jest to bardzo wczesny etap testów, więc może to się zmienić bardzo mocno w czasie trwania tychże testów. Będzie to wyglądało następująco. Także lecą sobie samoloty, tu mamy ustawiony obszar, na który chcemy zbombardować. Będą to bomby, jeszcze dodam, zapalające, czyli HE-czki będą leciały. I pierwsza część lotu tych bomb to będzie na spadochronach, one potem będą te spadochrony sobie odłączać, nie wiem jak. I potem będzie to już spadało samo do wody, czy tam w okręt, miejmy nadzieję. Pojawi się również nowy krążownik, czyli taka mini Alaska. Oczywiście Alaska była wcześniej wycofana ze sprzedaży, żeby teraz można było sprzedać wersję premium, tylko trochę pozmieniano i na 2 tiery niżej. Także mamy tutaj okręt, który będzie miał do dyspozycji grupę naprawczą, sondę hydroakustyczną lub rozbicie. Będzie miał również radar fightera, który będzie można zamienić na samolot zwiadowczy. I tak... Czy taki zabieg jest w porządku? Oczywiście, że nie, ale w UG chodzi o to, żeby doić hajs, bo przecież ta gra nie jest zrobiona po to, żebyśmy się przy niej dobrze bawili i cieszyli ze współzawodnictwa, tylko po to, żeby WG na tym zarabiało i to trzeba mieć zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, jeżeli myślimy o tym, co jest do gry wprowadzane. I pojawi się również krążownik premium, zwłaszcza ostatnio to dosyć modne, gdy wchodzi jakaś gałązka, to od razu wchodzi do niej przynajmniej jedna premka. Tyle, że tamte krążowniki mamy ciężkie, a tu mamy premkę w wersji lekkiej, uzbrojona w 152 mm artylerię, specjalistyczny sprzęt naprawczy, engine boost i coś tam jeszcze, aha, i airstrike, czyli standardowo to, co będą miały okręty holenderskie. Więc tak, czekamy na więcej szczegółów. Ja muszę się tu dokładnie wczytać w to, o co chodzi z tymi licytacjami, czy tam aukcjami, bo przyznam szczerze, że nie miałem czasu, a teraz nie chcę na żywo po prostu tutaj się wczytywać to, więc no, informuję Was, że będzie możliwość grania w aukcjach. Nie wiem, na jakiej zasadzie dokładnie to będzie jeszcze prowadzone, ale oczywiście linki do tych artykułów obydwu dodam Wam w opisie filmu. I w tym materiale to jest, moi drodzy, wszystko. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.